Raków rozwija się rowerowo i to jest dla nas bardzo ważne. W maju mieliśmy rekordową ilość uczestników takiej akcji od wielu już lat prowadzonej w mieście, jaką jest Rowerowy Maj, który jest adresowany do dzieci szkół podstawowych. Zarejestrowaliśmy 420 tysięcy przejazdów przez cały maj. Dzisiejszy nocny przejazd rowerowy to jest taka kumulacja pokazująca, że warto jeździć rowerem, że to jest zdrowe. Widzi się miasto z zupełnie innej perspektywy. Bardzo z tego powodu się cieszę, że tylu chętnych zgłosiło się na ten przejazd. Taka inicjatywa bardzo mi się podoba. Trzeba rozpropagować rowery do jazdy po mieście. Wieczorem jest bardzo przyjemnie. Relaksuje się po prostu. Trasa jest długa, łączy możliwie wiele dzielnic. Chcemy zacząć w takiej części starszej miasta, a potem wyjeżdżamy na szersze ulice, jedziemy do Nowej Huty, tam zakręcamy i wracamy na miejsce zbiórki pod Muzeum Narodowe. Zwracamy uwagę na bezpieczny charakter tego przejazdu. Rozdajemy różnego rodzaju odblaski, lampki, kamizelki, wszystko po to, by rowerzyści pamiętali o tym, że muszą być dobrze widoczni, bo to jest gwarancja ich bezpieczeństwa.